Marzena Gitler, Głos 24. Pomimo pandemii w tym roku udało się zorganizować konkursy Miss Małopolski i Miss Polski. W tym konkursie Miss Małopolski tytuł drugiej wicemis zdobyła pani Żaneta Kotarba z Gdowa, czy też z Krakowa, zaraz się o to zapytamy, która jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Żaneto, dlaczego zdecydowała się pani wystartować w takim konkursie? Powiem szczerze, że była to decyzja bardzo spontaniczna. Nie udało mi się przyjść na stacjonarne castingi, dlatego zauważyłam reklamę, że nadal trwają castingi do Miss Małopolski, ale online. Wysłałam więc swoje zgłoszenie, zdjęć na szczęście troszeczkę miałam swoich i udało mi się zakwalifikować online już do castingu i były to już ćwierćfinały. Czyli jeżeli ktoś chce startować w takich wyborach, to musi mieć najpierw jakieś portfolio, jakieś zdjęcia, które może wysłać? Oczywiście, że nie musi, bo to jest konkurs jak najbardziej zaczynający całą przygodę z modelingiem, tudzież właśnie z konkursami piękności, więc portfolio nie jest tutaj wymagane. No i udało się pani jednak osiągnąć bardzo dużo. Zdobyła pani tytuł drugiej wicemis, pokonała wiele rywalek, a teraz zobaczymy panią w konkursie Miss Polski. No to bardzo nobilituje, to znaczy, że jednak pani spodobała się jury. Co jest w takim konkursie najbardziej brane pod uwagę? Co się liczy? Czy wygląd, czy twarz, a może właśnie wdzięk? Jakie są pani doświadczenia? Szczerze, jeżeli chodzi o aktualną sytuację, to niestety wygląd. Ponieważ wiele etapów konkursu wybierane było przez głosowanie internetowe i internautów i jury. Dlatego w tym roku bardzo mało mieliśmy styczności z ludźmi na żywo. Wszystko działo się praktycznie internetowo, tak naprawdę tylko finały odbywają się twarzą w twarz. No właśnie, ten konkurs musiał pokonać wszystkie obostrzenia, które wiążą się z pandemią. Tak jak mówiła pani, dużo rzeczy działo się w internecie przez głosowanie internautów, ale jednak się odbył. Co się zmieniło w formule tego konkursu? Jakie rzeczy się nie odbyły w związku z tym, na które pani liczyła? Na pewno nie odbyły się zgrupowania. I na pewno nie odbyły się właśnie takie spotkania dziewczyn po wszystkich etapach, tak? Bo były i ćwierćfinały, i półfinały, i finały, i kolejne ćwierćfinały już Polski, i kolejne półfinały. Tak naprawdę zobaczymy się już na finiszu, tak samo było w regionie. Zobaczyłyśmy się wszystkie dopiero w finale, kiedy tych dziewczyn naprawdę było już mało, a do poszczególnych etapów dostawałyśmy się grupami. Musiałyśmy niestety to się działo w ogóle na przestrzeni kilku miesięcy tak naprawdę, więc byłyśmy podzielone na różne grupy i przez obostrzenia nie spotkałyśmy się wszystkie, a dziewczyny naprawdę bardzo sympatyczne i świetne. A czy w takim razie udało wam się jednak nawiązać jakiś kontakt? Wiem, że też w tym konkursie startowały inne kandydatki z tej samej gminy. Tak, startowała dziewczyna, która tak naprawdę mieszka wieś obok i druga też. Dziewczyny akurat były w dorosłych, bo mamy też kategorię nastolatki, to jasne. Dziewczynom udało się dojść do ćwierćfinału. Jednej z dziewczyn udało się zdobyć tytuł Miss Internautów, więc też bardzo wysoko. Potem zakwalifikowała się do ćwierćfinału Miss Polski. I to było bardzo super, ponieważ znałam je i czułam się dosyć swobodnie wtedy, jeżeli się z nimi spotykałam. Ale udało mi się też nawiązać wiele kontaktów z dziewczynami, których nie znałam zupełnie. Niestety, taki jest konkurs, że na każdym etapie ktoś odpada. I mi się tak zdarzało, że z każdym etapem odpadały dziewczyny, z którymi najbardziej miałam kontakt, najbardziej się zżyłam. Ale to nie znaczy, że tego kontaktu już nie mamy. Nadal się wspieramy, dziewczyny mnie bardzo wspierają w konkursie i to jest świetne. Już jutro wyjeżdża pani na zgrupowanie, które będzie panią przygotowało już do występu w finale. Tak. Na co pani liczy? Czego się może pani tam dowiedzieć, nauczyć? Liczę przede wszystkim na dużą ilość warsztatów. Będzie tam z nami cały czas psycholog, będzie tam z nami pani choreograf i dużo innych osób, które będą prowadziły warsztaty i mam nadzieję, że wyniosę z tego finału, z tego zgrupowania finału jak najwięcej. A kto pani kibicuje w tej rywalizacji?
Kto Panią najbardziej wspierał? Ciężko mi powiedzieć, że ktoś wspierał mnie najbardziej, ponieważ wsparcie było od wielu osób i z różnych stron. Rodzina, chłopak, przyjaciele też bardzo i ludzie obcy, co dla mnie było czymś niesamowitym. Ktoś mnie nie znał i kibicował, wysyłał SMS-y, pisał miłe słowa. To naprawdę ciekawe doświadczenie, świetne. Kim jest Pani prywatnie? Mówiła Pani, że decyzję o starcie w konkursie podjęła Pani spontanicznie, no ale to nie jest też pierwszy Pani kontakt ze sceną. Nie, a też nie z modelingiem, ponieważ pozować do zdjęć zaczęłam około 1,5 roku temu. Jednak robię to na razie hobbystycznie. A kontakt ze sceną też nie pierwszy, ponieważ w tym roku udało mi się skończyć drugi stopień już szkoły muzycznej w klasie barokowej, na lutni barokowej. Także występy, tak, już były przede mną. Czy to doświadczenie ze szkoły muzycznej także przydaje się w takim konkursie? Tak, oczywiście. Na scenie w szkole muzycznej, jeżeli są konkursy takie indywidualne, tak, albo egzaminy, które są co pół roku, jesteś tam sam. I z przodu też siedzi jury, siedzi dyrekcja, także cały czas jest się ocenianym wiele razy w roku. Opanowanie stresu zdecydowanie zawdzięczam szkole muzycznej. Ale przed Panią jeszcze zupełnie inne wyzwania. Kwestia zaprezentowania się na scenie, odpowiedniego chodzenia, no i też konwersacji, bo na pewno będziecie też Pani wypowiadały się, miały jakieś takie zadania do wykonania. Czy coś dla Pani może najbardziej trudne? Myślę, że najtrudniejsze są dla mnie takie odpowiedzi na żywo, niestety, bo to są emocje, wiadomo, i czasami człowiek nie jest w stanie z siebie wydusić słowa, ale na szczęście do finału miałyśmy bardzo dużo zadań, które przydzielało nam Miss Polski. Jako półfinalistki wciąż nagrywałyśmy filmy, byłyśmy zachęcane do tych relacji, szczególnie na Instagramie, opowiadanych, żeby opowiadać o sobie ludziom, żeby szczególnie też jury przybliżać swoją osobę, ponieważ głównie oceniali nas właśnie z mediów społecznościowych. No więc w takim razie jak można przygotować się do takiego konkursu? Czy kandydatka w ogóle ma coś do zrobienia? Czy też jest po prostu przedmiotem, który inni oglądają i wystawiają jej ocenę? Czy można się przygotować? Można jakąś bardziej przygotować się i liczyć na sukces? Myślę, że przede wszystkim ćwiczyć mówienie. To na pewno jest ważne, to obycie z kamerą. I myślę też, że zdecydowanie inaczej wyglądałoby to, gdyby sytuacja była inna, ponieważ na pewno miałybyśmy więcej zgrupowań, więcej razy byśmy się spotykały. Widziałam też, że dziewczyny w ubiegłych latach odwiedzały wiele miejsc. Nam udało się odwiedzić tylko i aż 2 domy dziecka przez organizowaną akcję charytatywną przez Miss Polski. I to było wszystko, co odwiedziłyśmy jako reprezentantki regionu. No ale chyba jednak wiele osób zgłosiło się, licząc na to, że może właśnie w związku z tym będzie łatwiej, może łatwiej ocenić zdjęcie niż osobę na żywo. Szczerze to zależy, ponieważ odkąd zaczęłam chodzić na sesje zdjęciowe, przekonałam się, że istnieje coś takiego jak fotogeniczność. I to było też bardzo ciężkie, dlatego nie chciałabym być na pewno jurorem, ponieważ no, są dziewczyny, które jednak lepiej wyglądają na żywo, a takie, które lepiej wyglądają przed kamerą. Dlatego ciężki był wybór. No właśnie, mówiła Pani o tym, że już miała doświadczenia związane z modelingiem, że brała Pani udział w sesjach. Czy ten udział w konkursie to jest tylko taka jednorazowa przygoda, czy też jednak myśli Pani, że on wpłynie na Pani karierę, że może bardziej zaangażuje się Pani w show biznes, a może właśnie w modeling? Myślę, że na pewno pozwoli mi się bardziej otworzyć na ludzi, pozwoli zdobyć mi wiele kontaktów, ponieważ jest tam masę wspaniałych osób, bardzo inspirujących. Bardzo chciałabym móc dalej działać w związku z tym konkursem, jednakże sytuacja może to utrudniać, sytuacja, która jest teraz aktualnie na świecie. Wybory Miss odbywają się w takich czasach, no, które są szczególnie trudne. Nie dosyć, że mamy pandemię, to jeszcze mamy kobiety, które wychodzą na ulicę i walczą o swoje prawa. Niektórzy uważają, że są przez to bardzo kontrowersyjne, no bo kobietę, na którą się głosuje, patrząc na jej wygląd, ocenia się wyłącznie przez jakieś zewnętrzne jej atrybuty. Czy uważa Pani, że wybory Miss jakoś
nie zgadzają się, są w jakiejś opozycji do tego, co dzieje się dzisiaj na ulicach, do tych kobiet, które wychodzą i walczą o swoje prawa. Jak pani odnajduje się w takiej rzeczywistości? Mhm. Na początku brania udziału już od ćwierćfinałów tak naprawdę Miss Polski mocno byłyśmy przekonywane do tego, żeby jednak pokazywać się w tych mediach i głównie chodziło o to, żeby pokazać, że Miss Polski nie jest tylko piękną kobietą, że nie tylko ładnie się uśmiecha, ale też ma pasję, wiele zainteresowań i wielkie serce. Także w tym roku próbujemy troszeczkę przełamać te stereotypy pięknej kobiety. No ale czy widzi się pani również, jeśli wygrałaby pani takie wybory Miss, została tą reprezentantką polskich kobiet, czy miały pani odwagę, żeby zająć stanowisko w sprawie właśnie choćby praw kobiet, od tego, o co walczą kobiety, które wychodzą na ulicę, być może pani koleżanki, studentki? Myślę, że na pewno musiałabym to dobrze przemyśleć. Na ten moment mam w sobie tyle emocji i tak naprawdę niedowierzanie, ponieważ dzieje się to tak szybko, że te wszystkie decyzje, które podejmuję, są naprawdę spontaniczne. Niebawem finał. Gdzie możemy go obejrzeć? Czy my możemy w jakiś sposób pomóc wygrać pani, zostać Miss Polski? 17 stycznia, jeżeli nic się nie zmieni, na Polsacie, jeszcze nie wiem o której godzinie, będzie transmitowana audycja z finałów Miss Polski. Państwo mogą mnie obserwować na Instagramie, tam tylko jestem i tam na pewno będę się jak najwięcej udzielać, szczególnie ze zgrupowania, więc pewnie będą tam wszystkie finalistki bywać u mnie na profilu. Myślę, że na pewno będzie przyznawany tytuł Miss Internautów, więc tak mogą Państwo pomóc. To mam nadzieję, że po raz kolejny w studiu spotkamy się już z Miss Polski. Czego pani życzę? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.